Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. Przy mikrofonie Tomasz Smokowski, a obok mnie Jacek Laskowski, z którym wspólnie będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Reprezentacja Polski zmierzy się z reprezentacją Finlandii. Naprawdę cieszę się na to spotkanie. Liczę tutaj na otwarty pojedynek, w którym obie jedenastki zaprezentują nam pełnię swoich umiejętności. Dobrze, teraz zagrana piłka, robi się ciekawie. O, chyba wpadnie! Co za okazja! Z tak bliska to powinien być gol! Golkiper, Tomku, był tu na straconej pozycji, ale broni. Dośrodkowanie Zielińskiego, mocna górna piłka. Karol Linetty. Teraz przed szansą. Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Wrzuca piłkę przed bramkę. Mają okazję wyprowadzić. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Głęboka ta centra z narożnika. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Ależ teraz mają passę, kolejna dogodna okazja. Piłka w narożniku boiska, ożywiły się trybuny. Czyli wciąż remis. Jęk zawodu kibiców zagłusza słowa trenera, ewidentnie jednak poirytowanego. Piotr Zieliński z rzutu rożnego. Obrońca cały czas naciskał, ale zawodnik spróbował uderzyć. I chociaż pamiętamy o tej wywieranej presji, to jednak wyszła z tego koszmarnie niecelna główka. No cóż, gdyby trafił, wyglądałoby to kapitalnie, ale gdy wychodzi kiks, pozostaje tylko zażenowanie. Dziś na pewno warto zwrócić uwagę na Piotra Zielińskiego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Wiesz, to jest przede wszystkim pomocnik, który wspaniale gra piłką, dobrze się zastawia, potrafi dograć napastnikowi, a jak trzeba, to i uderzyć z dystansu. Rywale muszą na niego szczególnie uważać. Gumny. Krosicki. Do Roberta Gumnego. Podanie do Zielińskiego. Tak jest! W końcu mamy gola! Te ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Trudno powiedzieć, czy było to mierzone uderzenie, czy najważniejsza była siła. Na takim poziomie właściwie strzały są i mocne, i precyzyjne. Tu widzimy, że wyszło jedno i drugie. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Szukają okazji, budują akcję. Coraz bliżej podchodzą pod pole karne. Karol Linetty. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Znamy taki styl, prawda? Tiki-taka. Ale jednak czegoś zabrakło. Atak kończy się niezgodnie z oczekiwaniami.
Ring. Spokojnie teraz pod polem karnym. Czekają na właściwy moment. Ale strzał zablokowany. Okazja do strzału. Tak, tak, piłka w bramce. Odskakują rywalom. Mają już 2 gole przewagi. Ręce same składają się do oklasków, kiedy się patrzy, jak rozklepana została tutaj obrona. Szybkie podania, duża wymienność pozycji. Druga drużyna nie miała szans za tym nadążyć. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się. Dziś, czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. 2-0. Gramy dalej. No ale do kogo? Drużyna przeciwna wznowi wrzutem z autu. Statystyki posiadania piłki wyraźnie na korzyść Polaków. Biało-czerwoni kontrolują tempo i wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania. Spójrz, to może być bramka. Gol, piłka w siatce! 3 bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siatce. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No zresztą wynik mówi sam za siebie. Ring. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Zieliński. Grosicki. Szybka wymiana podań. Próbują rozklepać obronę. Ładna gra dla oka. Pierwszorzędna teraz parada. Pierwszorzędna. Strzelający nie może uwierzyć, że bramkarz to wyjął. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Jak widać, zdecydowano się na podwójną zmianę. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Grosicki. Zieliński. Cóż, nie przystoi gumnemu notować takiej straty. Przejmują piłkę rywale. Kamara. Może być zaraz groźnie. To mogła być bramka, ale strzał niezbyt kąśliwy, pewnie obroniony. Znalezienie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie zawsze ułatwia skuteczną interwencję. Linetti. No i tak to jest, proszę Państwa. Kiedy wynik jest korzystny, to trzeba poszanować piłkę. I akcja zastopowana. Po tej interwencji piłka nadal w grze. To była naprawdę dobra okazja, ale znakomita teraz interwencja w obronie. Zablokowany ten strzał. Teraz dobre zagranie. Czy potrafią to wykorzystać? I udana interwencja.
Przyciskał go Rywan, ale świetnie przyjął piłkę. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka nad głowami obrońców. Blokuje Piotr Zieliński. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Polacy mogą teraz uderzyć skrzydłem. Jest tam miejsce. Mamy podanie. Uwaga, spójrzmy. Ze skrzydła zagrywa nieco do tyłu. Mamy obronę bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą 4 bramek. Teraz w powtórce tej bramki widać, ile wysiłku zostało włożone w przygotowanie tej akcji. Spokój, brak pośpiechu, gol. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkarza. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się, dziś czego się nie dotkną, zamieniają w złoto. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Przedniej urody, górna piłka. Piłka zmierza teraz prosto w pole karne. Ale jak widzimy, bramkarz łapie piłkę. Grosicki. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Sędzia stosuje korzyść, Polacy wciąż przy piłce. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja. Twardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Polacy mają sporo przestrzeni wzdłuż linii bocznej. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Ależ okazja teraz. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już 3 raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Czekali, czekali i doczekali się. Widać teraz na powtórce, że warto było cierpliwie budować tę akcję. Ale największe brawa należą się chyba za wykończenie tej sytuacji. Obrona robiła co mogła, żeby nie dopuścić do strzału. Niełatwo jest skierować piłkę do bramki pod taką presją. Ale strzał zablokowany.